Tradycyjnie 1 listopada na cmentarzu Łyczakowskim Polacy ze Lwowa zapalają zniczy na grobach bliskich, a także wybitnych Polaków. W tym roku dzięki akcji Światełko Pamięci dla cmentarza Łyczakowskiego zapłonie ponad 30 tysięcy zniczy. Organizatorem akcji jest Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej we Lwowie. Środki finansowe na zakup zniczy pochodzą ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Rady Ochrony Pamięci, Walk i Męczeństwa. W tym roku mamy 12 raz Światełko Pamięci dla cmentarza Łyczakowskiego. No i tradycja, która się wykształciła, jest taka, że jako wolontariusze przychodzą Polacy, którzy są zrzeszeni w rozmaitych organizacjach, uczniowie polskich szkół. Wszyscy ci, którzy chcą uczestniczyć. Poza tym mamy też ludzi, którzy przyjeżdżają specjalnie na Światełko. Jest ich całkiem sporo. Apelujemy każdego roku o to, prawda, żeby każdy w miarę możliwości, jeśli może pomóc nam właśnie tutaj na terenie cmentarza Łyczakowskiego, bo cmentarz jest dość duży, ma ponad 40 hektarów powierzchni, więc naprawdę jest gdzie te światła zapalać. Przyjechałam z Warszawy. Usłyszałam audycję wczoraj w Radiu Wnet, i w której było powiedziane, jaką rangą dla polskości jest ten cmentarz, ile tutaj wybitnych naszych Polaków jest, zwłaszcza takich zapomnianych, i tak stwierdziłam, że poczułam taki trochę wstyd, że tak mało wiem, tak mało się interesuję tą naszą historią, tymi wybitnymi Polakami, że stwierdziłam, tak poczułam w sercu, żeby po prostu tu przyjechać i żeby wziąć udział w tej akcji. Przedstawiciele organizacji polskich ze Lwowa razem z Jarosławem Drozdym, konsulem generalnym RP we Lwowie, oraz jego następcą Wiesławem Mazurem złożyli wieńce i zapalili zniczy na grobach najbardziej zasłużonych Polaków. Artura Grodgera, Konstantego Ordona, Władysława Bełzy, Gabrieli Zapolski, Seweryna Goszczyńskiego, Stefana Banacha. Na cmentarzu Orląt została odprawiona msza święta celebrowana przez metropolitę lwowskiego księdza arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, w której uczestniczyli wierni ze Lwowa oraz liczni przybyli goście. Podczas nabożeństwa głos zabrał ambasador Jarosław Drozd. Parę dni temu prezydent Rzeczypospolitej powiedział, że Orzeł Biały był zawsze stróżem, pilnował porządku Rzeczypospolitej. Na tym cmentarzu leżą orlęta, żeby Rzeczypospolita mogła istnieć, żebyśmy się mogli w niej rozwijać. Najpierw orlęta musiały oddać najwyższą ofiarę, żeby później Orzeł Biały pilnował porządku. Zawsze musimy pamiętać o tym, że u Rzeczypospolitej odrodzenia legła ofiara Orląt, które tutaj spoczywają. Bardzo się cieszę, że możemy kolejny raz oddać im cześć i powiedzieć, że pamiętamy. Grażyna Orłowska-Sądyj, wrocławska dziennikarka, inicjatorka akcji Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia, od wielu lat organizuje wyjazdy młodzieży z Dolnego Śląska dla uporządkowania porzuconych cmentarzy na dawnych kresach. W tym roku przyjechali uczniowie oraz harcerze z Wrocławia i Legnicy wraz z opiekunami. Przyjeżdżamy na kresy, dlatego że to jest pokolenie wnuków i prawnuków, tych, którzy kiedyś, zaraz po zakończeniu wojny, musieli stąd wyjechać. Oni przyjeżdżają, to jest to najmłodsze pokolenie, które chce pamiętać o losach swoich dziadów, pradziadów, chce odwiedzać mogiły swoich krewnych, przodków, ale także naszych bohaterów narodowych. Oni w tej idei wzrastają od maleńkości. Oni to wyssali z mlekiem swojej matki i babcia ich tego nauczyła. Przyjeżdżamy z młodymi ludźmi nie tylko na Orlęta. Od 4 dni jeździmy po kresach i na wszystkich zapomnianych cmentarzach stawiamy ognie pamięci. Nasza młodzież zbiera co roku ponad 100 tysięcy zniczy. Jestem wzruszony, jestem pierwszy raz. No aż mnie tak troszeczkę tu zatkało, że tak
taka piękna ta uroczystość dzisiaj jest, ta pamięć, że wy pamiętacie Polacy, a my cieszymy się, że jesteśmy z wami. Po liturgii ruszyła procesja z udziałem rzymsko- i grecko-katolickich duchownych. Złożono wieńce i odmówiono wspólną modlitwę na kwaterach poległych Orląt Lwowskich i Ukraińskiej Armii Galicyjskiej.